Państwa, znajdujemy się tutaj w symbolicznym miejscu pochówku ostatniego dowódcy Armii Krajowej, kawalera Złotego Krzyża Virtuti Militari, generała brygady Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, a także Stanisława Jeciukiewicza, pseudonim Opolski, który był zastępcą delegata rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj, minister, członek Krajowej Rady Ministrów, którzy wraz z innymi zostali zwabieni do Moskwy, tutaj zostali uwięzieni i tutaj zostali straceni. Gdzie ich groby, gdzie ich prochy, tego nikt nie wie. Tutaj staraniem narodu polskiego stworzono taką właśnie takie mauzoleum symboliczne, gdzie z tablicami, które upamiętniają właśnie te działania, które były po wojnie, bo to się działo wszystko po wojnie. Bardzo bym prosił jednego z naszych rajdowiczów, pana magistra inżyniera Wojciecha Skowrona, o to, aby przybliżył, prawda, sylwetkę generała Okulickiego Niedźwiadka. Bardzo proszę się, Wojtku. Proszę bardzo. Proszę Państwa, mówimy o człowieku, żołnierzu, którego życie było krótkie, ale za to bardzo bogate. W związku z tym trzeba powiedzieć dużo. Postaram się możliwie skrócić moją wypowiedź. Proszę Państwa, weteran I wojny światowej, weteran wojen 19-20 roku, po wojnie skończył Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. Wybuch II wojny światowej zastał go w stopniu podpułkownika dyplomowanego w sztabie głównym Wojska Polskiego. Był tym oficerem, który 1 września rano pierwszy odebrał wiadomość o przekroczeniu granicy przez wojska niemieckie. Po ewakuacji sztabu z Warszawy zgłosił się do dowództwa obrony Warszawy. Walcząc w obronie Warszawy, wsławił się tym, że był dowódcą, który poprowadził jedyny zaczepny manewr obrońców Warszawy na czele zgrupowania w sile 3 batalionów i plutonu czołgów. Dokonał natarcia przez Górce Jelonki w rejon Chrzanów-Bliznę. Kto zna Warszawę, to wie, że teraz to są dzielnice Warszawy. Wtedy to były przedpola Warszawy. Wysuniętą pozycję utrzymał do kapitulacji. Warto powiedzieć, że planowany był znacznie poważniejszy manewr, zwany Marszem na Hukdział. Obrońcy Warszawy planowali odsiecz dla wojsk generała Kutrzeby w sile 7 batalionów, 3 dywizjonów artylerii i plutonu czołgów. Ten manewr w ostatniej chwili wstrzymał generał Rommel. Po kapitulacji Warszawy podpułkownik Okulicki nie poszedł do niewoli, tylko włączył się w tworzenie struktur Polski podziemnej. Najpierw był komendantem Służby Zwycięstwa Polsce w Łodzi. Po kilku miesiącach zagrożony aresztowaniem został odwołany, skierowany do Wilna jako komendant ZWZ na okupację sowiecką. Na początku 1941 roku aresztowany, uwięziony w Moskwie, przeszedł ciężkie śledztwo. Po zawarciu pokoju, paktu Sikorski-Majski, został szefem sztabu tworzącej się Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Brał udział w rozmowach ze Stalinem, między innymi na temat zaginionych oficerów polskich, a także na temat ewakuacji wojsk polskich do Iranu. Później dowodził 7. Dywizją Piechoty, ale poprosił o przydział do kraju. Przez pewien czas był komendantem bazy szkolenia cichociemnych w Brindisi we Włoszech i w maju 1944 roku, dokładnie 22 maja, został zrzucony do Polski. Z chwilą oddania skoku został awansowany na stopień generała brygady.
skierowany do pracy w sztabie Armii Krajowej. Był jednym z orędowników wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeszcze przed powstaniem został wyznaczony na następcę generała Bora Komorowskiego, dowódcy Armii Krajowej, na wypadek, gdyby ten poległ lub poszedł do niewoli. Po upadku powstania z ludnością cywilną wyszedł z Warszawy, przeszedł przez obóz w Pruszkowie, uciekł z transportu wiozącego go na roboty do Niemiec, dotarł do Częstochowy, gdzie zaczął odbudowywać struktury Armii Krajowej. Po wkroczeniu Sowietów zdecydował o rozwiązaniu Armii Krajowej. W marcu 1945 roku 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w tym gronie delegat rządu na kraj Stanisław Jankowski, jego zastępca Stanisław Jasiukowicz oraz ostatni dowódca Armii Krajowej generał Leopold Okulicki, używający wtedy pseudonimu Niedźwiadek, zostali zaproszeni przez dowództwo Armii Czerwonej na rozmowy. Rozmowy miały się odbyć w Pruszkowie i dotyczyć współpracy z armią i administracją sowiecką. W wyniku żadnych rozmów nie było, tylko polscy przywódcy zostali aresztowani, wywiezieni do Moskwy. W czerwcu 1945 roku odbył się ich proces. Generał Okulicki został skazany na 10 lat więzienia, Stanisław Jankowski na 8, Stanisław Jasiukowicz na 5. Zapadło jeszcze wiele wyroków. Z tych 16 osób ci trzej wymienieni przeze mnie nie wrócili nigdy do Polski. Niektórzy z tych, co wrócili, zmarli potem w więzieniach komunistycznych w Polsce. Wiele lat później Sowieci ogłosili, że generał Leopold Okulicki zmarł w Wigilię 1946 roku na atak serca w więzieniu moskiewskim. Jednak wiele wskazuje na to, że został tego dnia zamordowany. Kazimierz Kurzak i Antoni Pajdak, również skazani w tym procesie, stwierdzili, zeznali, zostawili relacje, że właśnie 24 grudnia 1946 roku generał Okulicki został w dobrym zdrowiu wyprowadzony z celi, do której nigdy nie wrócił. W tym samym 1946 roku zmarł również Stanisław Jasiukowicz, rzekomo także w wyniku choroby w więzieniu moskiewskim. Również należy sądzić, że była to zbrodnia. Z kolei Stanisław Jankowski zmarł w 1953 roku w Włodzimierzu na 2 tygodnie przed końcem kary. Co też wskazuje na to, że został zamordowany. Proszę Państwa, jeszcze proszę o chwilę cierpliwości, chciałem odczytać dwa fragmenty tekstu. Może ktoś mi potrzyma mikrofon. Pierwszy to jest fragment zeznania Leopolda Okulickiego złożonego w więzieniu w Moskwie w 1945 roku. To było zeznanie pisane przez niego i wszystko wskazuje na to, że nie było wymuszone. To jest w ogóle bardzo obszerny tekst, z którego przeczytam tylko krótki fragment. W Komendzie Głównej panowały dwa poglądy. Pierwszy, że należy podjąć walkę w Warszawie, gdy przednie oddziały Armii Czerwonej przejdą przez umocnioną linię obronną niemiecką na Przedmościu. I drugi, bardziej ostrożny, że z rozpoczęciem walki należy się wstrzymać, dopóki Armia Czerwona nie zajmie Pragi i nie rozpocznie forsowania Wisły albo też okrążenia Warszawy od południa po zachodnim brzegu Wisły. Mimo rozpętanej i śmiem twierdzić oszczerczej kampanii propagandowej w prasie tymczasowego rządu lubelskiego, robiącej z ludzi, którzy zdecydowali, względnie spowodowali rozpoczęcie walki w Warszawie, zdrajców i przestępców wobec narodu polskiego, przyznaję,
że w komendzie głównej ja byłem motorem pierwszego poglądu, to jest wcześniejszego rozpoczęcia walki o Warszawę. W dużej mierze ja spowodowałem rozpoczęcie walki i jeśli kto ma za to odpowiadać przed sądem, to w pierwszym rzędzie powinienem odpowiadać ja za przeforsowanie tej decyzji. Pomimo wszelkich argumentów przytoczonych przez prasę tymczasowego rządu lubelskiego przeciwko decyzji rozpoczęcia walki o Warszawę, w dalszym ciągu stoją na stanowisku, że decyzja ta była słuszna i innej w tej sytuacji być nie mogło. Naród polski bez 63-dniowej walki w Warszawie i bez ofiar i strat, jakie ta walka spowodowała, wyszedłby z tej wojny mimo wszystkie poprzednie i późniejsze ofiary z dużą luką i brakiem dla przyszłego, niepodległego życia. Przyszłe pokolenia polskiego narodu, jak również innych państw, musiałyby nas osądzić jako tchórzów, którym brakło odwagi w decydującym momencie. I drugi tekst, który pozwolę sobie przeczytać, bo to też jest tekst ważny. Ostatni rozkaz generała Okuleckiego, Niedźwiadka, rozwiązujący Armię Krajową. Żołnierze sił zbrojnych w kraju. Postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, prowadzoną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bez wolnego narzędzia w rękach rosyjskich. Żołnierze, od 1 września 1939 roku naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać. O swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie. Wyrazicielem i rzecznikiem narodu i tej idei jest jedyny legalny rząd polski w Londynie, który walczy bez przerwy i walczyć będzie nadal o nasze słuszne prawa. Polska według rosyjskiej receptury nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie państwie polskim. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem, jedynie słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę, z upoważnienia pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zwalniam was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. W imieniu służby dziękuję wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje wolna, niepodległa, szczęśliwa Polska. Dowódca sił zbrojnych w kraju, Niedźwiadek, generał brygady, miejsce postoju 19 stycznia 1945 roku.